Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Michał. Dzisiaj temat numer jeden, koronawirus szaleje w Europie, także oczywiście w Niemczech. Tutaj już ponad 20 tysięcy zakażonych. W sklepach brak towarów i walka o papier toaletowy. Wielokilometrowe korki na autostradzie A4, zamknięte miejsca pracy i galerie handlowe. Co się dzieje? Zapraszam do kolejnego odcinka. Witajcie moi drodzy, na początek witam się z Wami z autostrady A14. Jak wyjeżdżamy z Lipska w stronę naszych rodzinnych Tarnowskich Gór, to zawsze tą autostradą w kierunku Drezna i polskiej granicy lecimy. Dlaczego stąd Was witam? Ponieważ to, co się działo w ostatnich dniach, a w zasadzie dalej dzieje na autostradzie A4, no to jest tragedia, bo inaczej tego nazwać nie można. Dzięki użytkownikowi Selenix TV mogę pokazać Wam to, co działo się na autostradzie w zeszłą środę, 18 marca. Także zobaczcie, a później skomentujemy ten temat. Coś niesamowitego. Takie korki, no masakra po prostu. A jesteśmy jakieś 10-15 km w sumie od Zgorzelca, nie? Od granicy. Mamy kilometr do Bałcyn, czyli w sumie korek już sięga 42 km dokładnie. Jak widzieliście moi drodzy, korek sięgał praktycznie aż do Bałcen, a jak czytałem na niektórych portalach, to podobno i za Bałcen. Ja naprawdę pochwalam rząd polski za to, jak działa z koronawirusem, że te granice zostały, te kontrole zostały przywrócone, natomiast sposób, w jaki to zrobili, nie do końca jest profesjonalny i chyba przemyślany. Myślę, że można było to zrobić inaczej i wtedy takie korki by nie powstały, bo rząd polski chyba zapomniał, że Polska jest liderem w Europie, jeśli chodzi o firmy spedycyjne. My najwięcej przywozimy towarów w całej Europie, naprawdę. Zresztą jak ktoś jeździ na trasach Polska-Niemcy, to widzi, ile tych ciężarówek jest na tych drogach. No i jak ograniczyliśmy na tak ruchliwym przejściu granicznym w Jędrzychowicach do jednego pasa ruchu te kontrole, plus trzeba było wypełniać ankiety, były mierzone temperatury i tak dalej, no to poskutkowało to tak ogromnym korkiem. Problem był dosyć spory, bo ludzie naprawdę w tym korku utknęli bez jedzenia, bez wody, z małymi dziećmi. Wielu kierowców pisało, że przewozi żywe zwierzęta. Też po prostu no, tragedia. Nie było gdzie załatwiać potrzeb fizjologicznych. Post w ogóle pojawił się jeden, gdzie chłop prosił o paliwo, o coś do jedzenia. No naprawdę takich sytuacji jeszcze nie widziałem. Ja też wiele razy stałem w korkach, jadąc do Polski bądź z Polski, no ale takiej tragedii, takiej dramy jeszcze naprawdę nie było. Także tego tematu na pewno no nie ma co pochwalać i zróbmy wszystko, żeby te granice były, te kontrole, bo tak jak mówię, to jest dobra sprawa. Na pewno troszkę uszczelnić te granice, ale nie w ten sposób. No, nie wiadomo teraz, co robić. Cały Lipsk, cała niemiecka gospodarka, ale nie tylko, bo polska i europejska również staje. Wszystkie zakłady produkcyjne są po kolei zamykane. Cały sektor motoryzacyjny. No my też jesteśmy teraz z Anią na przymusowej, czterotygodniowej, można powiedzieć, kwarantannie. Jesteśmy na tak zwanym Kurzarbeit, czyli krótkiej pracy, gdzie państwo niemieckie dopłaca do Twojej wypłaty. No i tylko za te 4 tygodnie dostaniemy 60% wynagrodzenia. No ale lepiej dmuchać na zimne. No i teraz nie wiadomo też, co tutaj robić, prawda? Bo można by pojechać do Polski, do rodziny, no ale na dzień dobry trzeba się poddać 14-dniowej kwarantannie. No a też istnieje ryzyko, że możemy po prostu kogoś zarazić, bo ja nie mam żadnych objawów, ale gdzieś mogę tego wirusa przez przypadek przywieźć, prawda, i zarazić kogoś z mojej rodziny bądź znajomych, więc na pewno na razie zostajemy tutaj w Niemczech. Drugi temat, moi drodzy, to co się dzieje teraz z papierem toaletowym, no to jest naprawdę, no, na początku było to śmieszne, powstawało dużo memów, zabawnych filmów, no ale teraz powoli robi się to tragiczne, bo naprawdę nie można kupić papieru toaletowego. Jak wchodzą, jak jest dostawa, no to możecie zobaczyć, o, na przykład, co się dzieje w Berlinie. Ten papier jest w momencie wymiatany ze sklepu.
No my mamy jeszcze w domu, ale jak to będzie dalej, nie wiem. Kanclerz Angela Merkel w swoim ostatnim przemówieniu uspokajała Niemców, że jedzenia nie braknie, że papier też wróci na półki. No ale ja bym nie był tak optymistyczny, tym bardziej zobaczcie, jak wygląda sklep, w którym ja się praktycznie od 4 lat, odkąd mieszkamy w Lipsku, zaopatruję, czyli Rewe. Półki są puste. Nie ma papieru, nie ma warzyw, nie ma ziemniaków, nie ma mleka, nie ma jajek. I taka sytuacja już ma miejsce od tamtej soboty. Naprawdę, dziennie chodzę do tego sklepu. Oczywiście można te produkty kupić w innych sklepach. Wczoraj byliśmy w Kauflandzie, na przykład warzywa były wszystkie, no ale papieru też nie było. Więc to pokazuje, że faktycznie jest problem i nie ufałbym politykom do tego stopnia, że no, oni mówią spokojnie, nie róbcie zapasów, bo dla wszystkich jedzenia wystarczy. Więc tak optymistyczny nie jestem w tym temacie. No moi drodzy, jeśli chodzi o temat koronawirusa, no to w Niemczech na chwilę obecną, gdy dzisiaj rano sprawdzałem statystyki, to już 20 tysięcy osób zakażonych. Ja 2 tygodnie temu nagrywałem film też o koronawirusie i tych zakażonych było niecałe 500 osób, więc zobaczcie, przez 2 tygodnie, jak ta liczba diametralnie wzrosła. No i 59 już zgonów, także to naprawdę daje do myślenia. A powiem wam szczerze, że w Niemczech nie widać jakiegoś takiego specjalnego poruszenia. Co prawda rząd niemiecki pozamykał galerie handlowe. Możecie też zobaczyć, jak wyglądała wczoraj galeria w dzielnicy Paunsdorf w piątek, godzina 16. Praktycznie pusto. Wszystkie sklepy pozamykane, za wyjątkiem właśnie Kauflandu i drogerii Müller. Wszystko pozamykane. No, ale Niemcy i tak podchodzą do tego z dużą dawką optymizmu. Tutaj się śmieją, prawda, żartują, nie widać jakiegoś takiego poruszenia w parkach, spacerują sobie ludzie, więc no, myślę, że nie zdają sobie sprawy z tego, jakie czyha na nich zagrożenie. Tym bardziej warto wspomnieć, że we Włoszech już jest więcej ofiar koronawirusa, aniżeli w Chinach. Więc zobaczcie, jakie te państwa też są wielkościowo, jakby to porównać, prawda, jaka jest różnica, a we Włoszech już zmarło prawie 3,5 tysiąca osób, podczas gdy w Chinach było to 3400. No i na razie w Chinach sytuacja się unormowała. Także no, liczymy na to, że ta sytuacja również unormuje się w Europie, no ale póki co to się cały czas napędza. No i nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Kolejna sprawa, ludzie masowo wypłacali też pieniądze, bo była panika, że system bankowy może paść. Podczas gdy my wczoraj, jak byliśmy w Kauflandzie, to na wejściu jest informacja, że jest zakaz płacenia gotówką, bo gotówka też przenosi bakterie. Można płacić tylko kartą, tudzież smartfonem, jak ktoś ma aplikację. Także też na pewno nie ma sensu wypłacać gotówki i trzymać jej w domu gdzieś tam na zapas. Dobra, moi drodzy, takim krótkim zdaniem zakończenia. Siedźcie w domu, uważajcie na siebie, życzę wam dużo zdrowia. Dajcie znać, jak wygląda sytuacja w waszych regionach, a ja będę was na bieżąco informował, jak sytuacja wygląda w Niemczech, bo sytuacja jest mega, mega dynamiczna. Dziękuję bardzo, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, uważajcie na siebie, na swoich bliskich, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pozdrawiam, Michał Ćwieląg, cześć.